Cześć, witajcie. Witajcie, witamy Was znowu. Adaś tym razem ma ładne tełko. Ja sobie tak średnio mogłem tym razem podłożyć, bardzo bo z nowego ładne. laptopa gadam. Piękna szafa starodawna. Widać mnie będzie ciężko, słychać mnie będzie też jak ze studni. Takie warunki niestety. No bywa. Tymczasem zaczniemy od tego, co chyba, nie wiem, czy najważniejsze, ale jedno z najważniejszych w mijającym tygodniu, czyli od OnePlusa 9RT. Tak, w zasadzie to on powinien wystąpić pod marką po co, bo ja nie wiem po co oni go zaprezentowali. To jest taka wypadkowa, trochę flagowiec, trochę nie flagowiec. Najciekawsze jest to, że on na razie się pojawił w Chinach i powiem szczerze, bladego pojęcia nie mamy na tą chwilę, czy on się pojawił u nas, czy to jest tylko model dla Chin. W każdym razie sama specyfikacja jest nie najgorsza, bo mamy tam Snapdragona 888, 8 albo 12 RAM-u i to szybkiego DDR5, równie szybką pamięć wewnętrzną 128-256, no i fajny wyświetlacz od Samsunga, AMOLEDowy oczywiście, Full HD+, oczywiście 6,62 cala z odświeżaniem, oczywiście 120-hercowym. No i panel dotykowy 600 Hz, to jakby ktoś chciał sobie pograć, to też ma. Bateria mała, stosunkowo, bo 4500, ale za to z szybkim ładowaniem 65 W. Tak, ona jest 4500, bo to jest ta dzielona, zdaje się, znowu. Tak, chyba no przy tym ładowaniu chyba już musi być dzielona. No pamiętajmy, że tak naprawdę to jest to samo, co mamy w Oppo, to, co mamy w Realme, bo oni są osobno, ale... No, wiecie, jak to wygląda. Nawet jak zajrzycie do danych, to zobaczycie, że interfejs użytkownika jest podobny, zresztą jak chyba w poprzednim OnePlusie też już. Też już jest oppowy, aczkolwiek ja nie narzekam, bo ja na przykład ten oppowy interfejs dosyć lubię. No i ostatnio, nawiasem mówiąc, nowa wersja wyskoczyła, ale to zobaczymy w testach, jak to wygląda, wtedy wam o tym poopowiadam. Co w aparatach? 50 aparaty fotograficzne. Aparaty fotograficzne z tyłu są 3, jest 50 plus 16 szerokie plus 2 do makro, z przodu jest 16 do selfików. Jest Corning Gorilla Glass dla obudowy na pewno, są szybkie pamięci BSL PDDR5 i UFS 3.1. Jest to ładowanie szybkie, o którym Adam mówił, 65-watowe Dolby Atmos, jeżeli lubicie sobie posłuchać, stereo, dwa głośniki również, tak. Stereo jest, NFC jest, to jakby jest taka drobna sugestia, minimalna wskazóweczka, że jednak może trafić do sprzedaży poza Chinami, no bo Chińczycy to akurat NFC średnio używają. Dla nas jest ważniejsze, dla nich średnio, bo mają ciekawsze formy płatności. Smartfon jest niebrzydki, ale to nie jest nic wybitnego. No, jest w dwóch kolorach, w srebrnym, takim lekko ciemnosrebrnym i w czarnym. Ładne są te obudowy, no, ładne, estetyczne smartfony, tyle, że nie wyróżniające się niczym szczególnym. Tak, to mówię, no taki model, którego mogłoby nie być i nikt by nie zauważył i nie rozpaczał, bo no mówię, taka wypadkowa pomiędzy flagowcem a powiedzmy dziewiątką R, no ciężko powiedzieć. Ceny, słuchajcie, przyliczając z chińskich juanów, 8128 2030 zł, 8256 250, 12256, czyli najfajniejsza wersja, 2340. No więc jest szansa, że tak poniżej trójki by się to u nas zmieściło, gdyby do nas trafiło oczywiście, no bo tego nie wiemy. Nie wiem, tak, bo poniżej trójki jest szansa. Co prawda niedużo poniżej trójki, ale jest. Tak, jakieś 2899, 2999 mogłoby być. Tylko mówię, no po kiego grzyba, jak mamy flagowe dziewiątki wystarczająco fajne. No to też mi się zdaje, że w zasadzie nie ma potrzeby. No, szkoda, ja przypominam, nie ma tej jacka, tak? Jeszcze. No tak, no, ale to jakby w OnePlusie nic nowego, że nie ma jacka, więc spoko. Tak, ale dlatego mówię, ja że przypominam, że tutaj się jacka nie znajdzie. OnePlusa się chce mieć bez jacka. Druga nowość już tym razem z niższej półeczki to jest Vivo Y20T. To jest smartfonik na Snapdragonie 662 z IPS-owym oczywiście wyświetlaczem 6,5 cala i z HD z plusem, bez żadnego szału, z odświeżaniem. Odświeżanie jest regularne. Z 64 giga pamięci flash i 6 giga pamięci RAM. Z aparatami 13 plus 2 plus 2 z tyłu i z 8 z przodu.
Tak naprawdę, ładowanie 18-watowe i bateryjka 5000 mAh, czyli tutaj ujdzie po prostu. To jest inny model, którego mogłoby nie być, nikt by nie zauważył, ale nie jest taki zły, bo to ja zauważyłem jeszcze, ma wirtualny RAM, co prawda 1 giga, ale lepiej mieć 1 giga wirtualnego RAMu niż nie mieć go wcale. I ma też gniazdko na microSD, co coraz rzadziej się w tej chwili zdarza. I cena, słuchajcie, przeliczając z rupii indyjskich, to jedynie 815 zł. Gdyby rzeczywiście z taką ceną do nas wjechał, to miałby sens, no ale wiadomo, że nie wjedzie z taką ceną, bo wiadomo, Europa, podatki, sradka. Nie wjedzie, dla nas to jest egzotyka, dlatego że na razie jest w Indiach i diabli wiedzą, czy gdziekolwiek. Wiadomo, czy w ogóle przyjedzie, natomiast za 800 to ja bym przeciwko takiemu smartfonu nic nie miał, ale niestety urządzenie do nas chyba raczej nie trafia, już na pewno nie za 800. Tak, ja jestem ciekaw, ilu nabywców znajdzie z kolei Nokia G300, która też w zeszłym tygodniu mijającym się pokazała na rynku. I tu cię zaskoczę. No. Sporo. Ale wiesz dlaczego? Bo po pierwsze... Opowiadaj. No, ten telefon debiutuje w USA, które są krajem dosyć dużym i mającym dużą ilość obywateli. Po drugie, Primo Ultimo, ten telefon według mnie będzie głównie sprzedawany przez operatorów, a tam zdaje się nawet chyba będzie oferowany albo za dolara, albo w ogóle za darmo. I dzięki temu być może znajdzie w miarę rozsądną ilość nabywców, bo tak powiem szczerze, w życiu bym za ten telefon nie zapłacił 200 dolarów, czyli 800 zł. To już bym wolał tamtego, bo to chwilę temu mówiliśmy. Słuchaj, ja jestem ciekaw, dlatego że dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem ciekaw, na ile Amerykanie mają jeszcze sentyment do Nokii, czy ktokolwiek jeszcze tam ma, ktoś pamięta markę. Mogą to jest nie. Jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że w momencie, kiedy szukałem specyfikacji tego telefonu, nie zgadniesz, w jakim języku strona mi się wyświetlała jako pierwsza w Google. No pewnie po chińsku. Nie, polska. Polska strona z nagłówkiem Nokia G300, na którą w momencie, kiedy się wchodziło, ona przekierowywała do RT20 chyba, do któregoś z tych modeli wyższych. Niemniej, ja nie sądzę, żeby to było SEO polskiego oddziału HMD, tylko najwyraźniej, nie wiem, ona przez moment się pojawiła, może ktoś się pomylił i zaklikał nie ten region. A może ona w Polsce będzie? Może będzie, ale w takim razie jest to kolejny z doskonale zbędnych smartfonów, o jakich dziś opowiadamy, bo o ile jeszcze ten Vivo przy cenie 800 zł bardzo fajnie się broni, o tyle to się nawet za 800 zł nie broni, bo ma Snapdragona 484 giga RAM-u, 64 wewnętrznej, 6,5-calowy wyświetlacz HD z kropelkowym noczem na 8-megówkę do selfie, a z tyłu mamy potrójny aparat 16 plus 5 szeroki plus 2 do, wiadomo, rozmywania tła. Na pocieszenie telefon ma NFC, a i bateria jest taka sobie 4470 mAh z 18-watową ładowarką, więc kompletnie szału nie robi i dodatkowo... To znaczy, wiesz co, tak jak patrzę, to to jest najbardziej minimalistyczna specyfikacja, jaką może mieć smartfon z 5G po prostu. Tak, to jest najtańszy. Plus za to, że włożyli Snapdragona, tak? A nie na przykład Spectruma. Albo Mediateka jakiegoś. No ale wiesz, no nadal przy 800 zł to naprawdę są ciekawsze telefony. Tam nawet 5 dych dołożymy i mamy już bodajże jakieś tam Realme z dużo fajniejszą specyfikacją, ale to sobie poszukajcie, bo nie pamiętam. Ja wiesz co, w przypadku Nokii w tej chwili to ja jestem ciekaw po prostu, jak ona działa, dlatego że bardzo dawno nie miałem żadnej Nokii okazji przetestować. Myślę, że będą niedługo, bo zdaje mi się, że powinny być premiery, ale kurczę, powiem szczerze, trzeba by było wziąć jedno z drugim do ręki i zobaczyć. No chyba, że gdzieś jest ewidentnie lepsza specyfikacja techniczna. Ładniejszy design, bo w przypadku Nokii ona jest charakterystyczna, ale to naprawdę... Niekoniecznie musi być super ładne. No, miałem niedawno w rękach Nokia G50 i jakiego specjalnego, porywającego wrażenia na mnie ten telefon nie zrobił. Pamiętam, że to była Nokia już z tej, powiedzmy, wyższej półeczki niż ta, o której dziś mówimy. Tak, na pewno. A to jest też trochę tak, że
Szczerze mówiąc, coraz rzadziej mam okazję obcować z tymi budżetowymi telefonami, bo z jednej strony no, chciałoby się, bo jednak te telefony ludzi interesują. Z drugiej, no, ja jednak wolę namawiać ludzi na rzeczy dobre, a nie koniecznie budżetowe, chociaż zdarzają się telefony nie za drogie, ale nie tanie, nie za drogie, a dobre. No i jeszcze kolejna rzecz jest taka, że producenci niechętnie udostępniają nam te budżetowe smartfony do testów, no, z oczywistych powodów, byśmy je zjeżdżali, bo my jesteśmy, no, można powiedzieć, trochę rozpieszczeni tymi flagowcami, ale z drugiej strony, no ja jakby, no, korzystając z telefonu na co dzień w pracy, no nie mogę korzystać z telefonu budżetowego, bo by mnie chyba nerwy zjadły i szlak nie trafił. Tak, myśmy o tym mówili kilka razy, że producenci bardzo niechętnie dzielą się telefonami tańszymi, niechętnie oddają je do testów. Nauczeni doświadczeniem, dlatego że bardzo wielu naszych kolegów dziennikarzy, ale nie tylko, bo wielu youtuberów, wielu instagramerów po prostu te smartfony zjeżdżało. I powiem szczerze, tak jak Adaś trochę po tej Nokii pojechał, natomiast ja mówię tyle. To jest specyfikacja na papierze przynajmniej, bo trzeba by było ten telefon wziąć jeszcze do ręki i zobaczyć, jak to działa. Ale na papierze to jest minimalna specyfikacja, przy której smartfon z 5G Dobra. Powinien działać. Powinien. Tak, ja natomiast zjechałem... to jest... O, ucięło cię. Tak? Ucięło cię. Nie słychać cię, to może ja międzyczasie... Znaczy ja się wstrzymałem, bo myślałem, że to a, coś przepraszam, ja myślałem, że cię przyciąłem. Słuchaj, ja tylko po prostu chciałem powiedzieć, że ja ten telefon zjechałem, bo w życiu nie zapłaciłbym za niego 800. Natomiast jako telefon, który dostajesz gratis lub tam za dolara do abonamentu, to jest bardzo spoko urządzenie, no bo pamiętajmy, że jest to 5G. Ale tylko w tym wypadku. Dlatego na początku wiesz co, ja będzie jednak trochę nabywców miał. Ja patrzę, słuchaj, co w tej chwili jest u operatorów amerykańskich. Znalazłem na przykład w tym tygodniu taką markę Orbic, która chyba w Verizonie jest od dłuższego czasu. Obejrzałem specyfikacje nawet nie są jakieś straszne, są telefony 3G, 4G, smartfony, ale i klapka tam jest. I to są rzeczywiście smartfony, które na papierze wyglądają nieźle, natomiast ludzie na nie potwornie narzekają w komentarzach u operatora na stronie. Wiesz, powiedzmy wprost, to są już prawdopodobnie elektrośmieci, wiesz, jakieś z malutkich chińskich fabryczek produkujących na zlecenie dla różnych tam marek. I wiesz, Chińczyk wyprodukuje ci telefon za, wiesz, za $50, za 100, za 150 czy za 200. To wybór zamawiającego, a to, że operator zamawia po taniości, no to dostaje chłam i ludzie narzekają. Mnie to nie dziwi, no. Tak, nie wiem, czy pamiętasz, jest taka specyficzna marka, która się nazywa Blue. To jest marka, która w Stanach jest niezwykle popularna, a to są tak tanie Chińczyki i tak trzeszczące, że to się w głowie nie mieści po prostu. Wiesz co, tak, ale może akurat w podstawowych aspektach to Blue się sprawdza. Może mają nędzne obudowy, może słabo wyglądają, może są powolne, ale może na przykład to jest psuje. Bardzo słabe specyfikacje, Adaś, to nie ma prawa chodzić płynnie. Ale może trafia to w łapy klientów, którzy nie narzekają, a tamte może rozbudzają jakoś nadzieję klienta, a potem klient dostaje z praskacza, bo telefon mu chodzi jak takie bluza dolara, nie? To też może być. No u nas też się zdarzały, wiesz, z tych tańszych marek smartfony naprawdę świetne, podkreślam słowo ły, zdarzały. O tyle teraz, no, co wezmę do ręki, to po prostu nawet, bo czasem sobie przejdę po markecie, pomacam te telefony, których do testów nie dostaję, no to faktycznie te bibrendy, no to niekiedy, o Jezu, nie. No nie będę mówił, bo nie chcę. Ja się troszeczkę obawiam, że tutaj to jest kwestia jednak nakładek producenckich, które i Androida poniekąd, który też coraz więcej wymaga, i aplikacji pod Androida, które też coraz więcej wymagają. W związku z tym, jak się to wszystko poskłada do kupy, to nie ma takiej uniwersalnej konfiguracji, która będzie działała i na tych lepszych smartfonach, i na tych gorszych. Dlatego, że te nakładki producenckie są dostosowywane do tego, żeby pokazać jak najwięcej, żeby być jak najatrakcyjniejsze. No, natomiast na tych tak, telefonach... Jeżeli smartfon będzie miał 3 ósemki i przynajmniej 12 giga RAM-u, to on przez jakiś czas przynajmniej będzie chodził dobrze, nawet jak dostanie mocno przeładowaną nakładkę, nie?
A taki 4-gigowy, no to się, no będzie się ciął jak emo w depresji, no wiadomo. Tak, tak, to dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Dobra, skończmy z taniością na razie. Przejdźmy do tego, co tanie wcale nie będzie. Właściwie tanie nie jest już. Przejdźmy do Xiaomi Black Sharków. A, 4... jeszcze, to jeszcze niedrogie. Niedrogie jeszcze. 4S i 4S Pro. Plus jeszcze jeden dodatkowy w Black Shark 4S w wydaniu Gundam Edition, limitowanym wydaniu na rynek japoński i chiński chyba głównie, chociaż Gundam ma fanów również w Europie bardzo wielu. To jest takie anime o dużych robotach sterowanych przez ludzi. Tak, ale on się nie różni chyba niczym od bazowego, poza wyglądem obudowy, nie. No i ceną. Nie? I ewentualnie kontentem tematycznym, czyli tam tapetkami, motywami, no bo jak spojrzymy na ekran, to widać tematyczną tapetkę z tym tam robocikiem na wierzchu, więc no ale dobra, to może zacznijmy od tej podstawki, czyli to, co znajdziemy w modelu 4S i w tym Gundamie. Snapdragon 870, czyli nie najgorzej, ale nie najlepiej też, bo to nie jest szczytowy procesor, tylko tam powiedzmy oczko niżej niż szczytowy, ale już pamięci DDR5 są, UFS 3.1 też jest. Wiesz, to nie jest ten najwyższy, ale ma za to najbardziej imponujący w tym momencie w 800, zdaje się, mnożnik zegara. Tam jest 3,2 chyba gigaherca. Tak, tak. Dokładnie najlepiej się znalazł w gamingowym telefonie i wcale nie ma wstydu. Bateria taka sobie, bo 4500, ale ze 120-watowym ładowaniem, które znamy już choćby z Xiaomi 11T Pro. I ładowarka jest w zestawie. Tam czytałem, zagłębiałem się, aż tłumaczyłem z chińskiego i było jakby, że w zestawie jest ładowarka. Także brawa. Ale aparaty to już takie, no, 40... Mówisz, sam powiedziałeś, że gamingowe. Mówiliśmy wiele razy, że jak gamingowe, to tych aparatów nie tak, ma do najwyższych. To zastanawia. Gamerzy nie robią zdjęć, czy co? No, no może, no. Może, może robią, słuchaj, ale może po to, żeby gamerom sprzedać w miarę dostępny cenowo smartfon, no to trzeba jednak na czymś zaoszczędzić. Masz rację, może to jest to, że damy więcej bajerów mocowo, a przytniemy na aparacie. W każdym razie ten oto Black Shark 4S ma 48-megowy aparat z tyłu, 8 szerokokątną, 5 do makro, czyli taki zestaw charakterystyczny, wydaje mi się, dla średniaków. Do selfiaków dołożyli trochę, bo 20 mega, przy czym trochę mnie zastanawia, bo ten aparat jest w dziurce. I tu pytanie do graczy, bo ja nie jestem graczem, akurat ostatnio testowałem telefon Nubia, który dziurki nie miał. Miał po prostu dodaną rameczkę, był przez to większy. Ale teraz pytanie, czy aparat w dziurce przeszkadza graczom, czy nie? Wydaje mi się, że... Wiesz co, raczej przeszkadza. Raczej przeszkadza, to nawet widać po renderach, dlatego że jednak dano czarną tapetę, tak żeby ten aparat ukryć na... No ale na Gundamie widać, jakby dali białym. Dali ciała trochę z tą tapetą. Jest tutaj tak, że jest jedna różnica między, właściwie to no, różnica, jest jeden wyróżnik tego wydania tematycznego z Gundamem, bo o ile ta wersja podstawowa ma dwa tiery pamięci flash 128 i 256 i RAM 8 i 12, o tyle ta wersja z Gundamem tematyczna ma tylko te najwyższe, czyli 256 i 12 giga RAM. Tak jest. To ja od razu tak powiem, wygląda, że przeliczając z juanów kosztuje 250 zł. Natomiast wersje, które Jacek wymienił, czyli przypomnijmy, żeby się nie pokręcił, 8128, 12128 i 12256 modelu zwykłego, dostępnego w czarnej albo białej obudowie, to kolejno 1660, 1840 kilka i niecałe 2030 zł. To są ceny jak na takiego smartfona raczej przystępne. No, tylko że rzućcie do tego VAT, wiadomo. No właśnie. Bo siłą rzeczy, tu mówię po prostu wprost z renminbi, więc jeszcze trzeba dowalić do tego VAT i być może tam zaokrąglić w górę. No ale nadal, to wydaje mi się, że są fajne ceny, bo no, specyfikacja jest bombowa, a jeszcze nie powiedzieliśmy o wyświetlaczu. Aczkolwiek taki sam wyświetlacz znajdziemy w Black Sharku 4S Pro. I może teraz powiemy, że to jest płaski AMOLED 6,67 cala Full HD+, podkręcający maksymalnie jasność do 1300 nitów, odświeżający obraz w tempie 144 Hz i dotyk
720 Hz. No i ten model Pro ma taki sam akumulator jak ten model podstawowy, też 4500 ze 120 ładowaniem. Aparaty w gruncie rzeczy też, aczkolwiek zamiast 48 głównej matrycy ma 64 mega. Reszta już jest taka sama. Oczywiście głośniki stereo z Atmosem, NFC, Wi-Fi 6, dodatkowe triggery to też mają oba modele. Tyle, że ten Pro do kompletu ma jeszcze Snapdragona 888 i pamięć wewnętrzna jest jeszcze w formie SSD dodatkowo. Czyli jest jakoś tam dzielona. Ale ten 888 z plusem jest, nie? Z plusem, tak. Nie powiedziałem to, przepraszam. Z rozpędu. No i oczywiście są inne tiery pamięci, bo mamy aż nawet 16 plus 512 giga w modelu Pro, ale oczywiście jest też tańsza wersja dla oszczędnych 12256, także też bidnimo i ta tańsza wersja kosztuje 2950, a ta droższa 3380, przeliczając wprost z yuanów renminbi. Także dorzućcie VAT i macie za, powiedzmy, w granicach czwórki telefon w zasadzie wypasiony pod korek. Znaczy, ja ci powiem szczerze, nie wiem, na ile nas gracze oglądają. Jeżeli nas oglądacie, to się odezwijcie. Zdaje mi się, że ta tańsza wersja chyba wystarczy. Dlatego, że jeżeli chodzi o produkcje mobilne, to one jednak są optymalizowane dla troszeczkę niższych konfiguracji. Nie wiem, czy w tej chwili można znaleźć, nawet z tych najbardziej wymagających niby gier, najładniejszych graficznie, czy można rzeczywiście znaleźć takie, które nie pójdą na 870, a pójdą dopiero na 888 z plusem, tak? Co? Nie wiem, czy znajdzie się takie, dla których to 8 giga RAMu nie wystarcza albo zacznie chrupać. Jestem ciekaw, powiem szczerze. Myślę, że na razie nic nie będzie chrupać, chyba że obudowa tego telefonu jak nam upadnie. Natomiast wiesz co, Jacku, ja bym generalnie trzymał się zasady, żeby kupować jak najmocniejszy sprzęt, jaki tylko możemy, przy oczywiście masz rację, ja się z tobą zgadzam, możesz nawet nie tłumaczyć. Natomiast tutaj jest kwestia tego, że jest dosyć spektakularna różnica w cenie, wiesz? I to mnie jakby przekonuje, na tak niewielką różnicę technologiczną, to ta paść jest jednak ogromna między cenami. Jest spora różnica, ale wiesz, też patrz między innymi na pamięci, no bo 1660 zł kosztuje model 828, a tu mamy nie dość, że mocniejszy proc, lepszy aparat fotograficzny, to mamy jeszcze pamięć na przykład 16512, więc dwa razy więcej RAMu, to jednak wydaje mi się, że robi jakąś różnicę. I o ile dziś? Nie, no, jak, ale w przypadku tej wersji podstawowej też jest 12256, nie? Też jest ta tańsza, tak? I ona kosztuje 2900. I nadal jest dla to mnie 12, to jest a nie duża różnica. No okej, okay. Ale mówię, masz rację, że dziś to jest, no z palcem wystarczy, ale jeżeli kupujemy telefon na 2-3 lata, to ja nie wiem, czy za 2 lata to się nie okaże, że ten telefon z trudem wystarcza i trzeba na przykład zjeżdżać z ilością detali, żeby się gra nie cięła. Nie wiem, gdybam, ale gdybym kupował dla siebie, policzyłbym, ile mam monet i kupił najmocniejszą konfigurację, na jaką mogę sobie w danym momencie pozwolić. Możesz mieć oczywiście rację. Ja powiem szczerze, że nie śledzę aż tak mocno rynku gier mobilnych, żeby tutaj na 100% się kłócić i mówić, że wystarczy. Dlatego właśnie proszę naszych widzów, jeżeli grają w jakieś wymagające produkcje, żeby powiedzieli, jak to wygląda na mocniejszych czy na słabszych konfiguracjach. Natomiast ze swojego doświadczenia jakby w branży growej wiem, że gry są właśnie optymalizowane jednak pod słabsze konfiguracje. I tu jakby jest niewielka różnica w performance, na bardzo dobrym smartfonie i na troszeczkę gorszym smartfonie. Mówimy o tej najwyższej półce oczywiście, tak? Ja kompletnie nie neguję tego, co mówisz, tylko po prostu nie mamy w tej chwili wiedzy, w którym kierunku podążą gry mobilne w dłuższej nieco perspektywie czasu niż miesiąc czy dwa. No, może nie, może faktycznie ta 8128 wystarczy jeszcze na długo i będzie... Wiem, to jeszcze jeden argument, bo ja powiedziałem, jak według mnie jest, natomiast nie powiedziałem, dlaczego jest.
Gry dostosowuje się do troszeczkę słabszych konfiguracji, głównie po to, żeby więcej na nich zarobić. Znaczy, jeżeli więcej ludzi pobierze i w większej liczbie użytkowników smartfonów ta gra pójdzie po prostu, więcej na grze się zarobi. Więcej się zarobi na, wiesz, na dodatkowych płatnościach, na różnych innych rzeczach. Bo na samej grze, umówmy się, w tej niewielu zarabia. Na reklamach da się. W związku z tym, stąd jakby wynika to, że one są przygotowywane jednak, nawet jeżeli bardzo ładnie wyglądają, dla konfiguracji troszeczkę słabszych. Stąd podejrzenie, że ta 870, nawet 8 RAM-u, w zupełności powinno wystarczyć, żeby te ładne produkcje, te, które w tej chwili są uważane za takie najbardziej żyłujące smartfona, żeby jednak poszło to. Może nie aż tak płynnie jak na, nie wiem, 256 plus 16 RAM-u, ale jednak, żeby to działało w miarę płynnie, tak żeby na mniejszej ilości detali móc sobie postępować. Nie, się całkowicie tu jakby mówię, ani nawet na odrobinkę nie neguję tego, co mówisz, bo ma 100% racji. Tyle, że mówię, ja nie znam przyszłości. Przestałem się bawić we wróżkę ostatnio, bo nie chce mi się gadać nawet. I w każdym razie... Adaś, ale przyszłość po części znamy. Będzie drożej, będzie mniej smartfonów do wyboru, ludzie będą mieli mniej pieniędzy, żeby te smartfony kupować. Stąd ja co prawda też wróżką nie jestem, ale mam takie jakieś głębokie przekonanie, że jeszcze tak do przodu szybko nie pójdziemy. Dobrze, nie pójdziemy do przodu, ale to tym bardziej. Kupcie sobie teraz najmocniejszy, to mówię ja, Jarząbek. Kupcie sobie najmocniejszy smartfon, najmocniejszy laptop, na jakie was stać, bo nie wiadomo, czy i kiedy będzie was stać na wymianę go na lepsze, na kupno nowego i tak dalej, bo może się okazać, że może nawet życzę wam tego, że będzie was stać na najdroższe smartfony świata, tylko że ich nie będziecie mogli kupić, bo kurczę nie będzie. Teraz samochodu już nie kupicie, idźcie do salonu, kupcie samochód nowy. Słuchajcie, powodzenia. To ja jeszcze na wszelki wypadek, ja wiem, że oglądają nas ludzie inteligentni, ale jeżeli ogląda nas ktoś, kto do końca rynku nie zna i nas nie zna z tego, co mówimy, to może nabrać błędnego przekonania, że Adam mówi, o Jezu, weźcie pożyczkę, wydajcie pensję, kupcie smartfona. Nie, to nie tak wygląda. Adam mówi o tym, że przy każdym urządzeniu, które kupujesz, to jest smartfon, czy telewizor, czy komputer PC, czy laptop, czy jeszcze cokolwiek innego, pierwsze pytanie, na które musicie sobie odpowiedzieć, to ile chcecie przeznaczyć na to pieniędzy. Dokładnie. I to jest to, o czym Adam mówi. Jeżeli suma pieniędzy, które chcecie przeznaczyć na urządzenie, pozwala na zakup jakiegoś smartfona, to kupcie za tą kwotę najlepszego smartfona. O tym Adam mówi. Nie mówi o tym, żebyście się zapożyczali, żebyście wydawali całą kasę, żebyście pożyczali od babci, żony, córki, czy jeszcze kogoś innego. Nie. Chodzi o to, żeby po prostu w ramach tego, na co sobie człowiek jest w stanie pozwolić, nie ginąc przy tym z głodu i nie wpadając w długi, kupić najlepsze urządzenie, jakie może. Dokładnie. Mówię, najlepsze, na jakie was stać. To mówię. O. A stać to znaczy, że po prostu wyciągacie i nie kombinujecie z pożyczkami, bo branie pożyczki na smartfona, którego jutro potłuczecie prawdopodobnie, oczywiście nie ma sensu i to wręcz odradzam, bo to jest bez sensu. No chyba, że ktoś chce. No jak ktoś bardzo chce i ma za dużo pieniędzy, to może sobie jechać do Chin i tam kupić coś ciekawego, co go wyróżni. Bo jeżeli uważacie, że... i teraz wiesz co? Wjazd do Chin w tej chwili naprawdę nie jest łatwy. No nie jest łatwy, ale jednak... Miałem okazję porozmawiać właśnie z naszą znajomą, która dosyć często w Chinach bywa i ona mówi, że przyjazd z Chin do Europy jest znacznie łatwiejszy niż wyjazd z Europy do Chin. I wjazd tam, to jest trzeba przejść kwarantannę, słuchaj, dwutygodniową. Czy masz paszport, czy nie masz paszportu, to, czy w te, czy nazad, 2 tygodnie się pod nadzorem, słuchaj, pod nadzorem. No w Chinach wszystko jest pod nadzorem, ale to jest łatwe. Wystarczy, że cię na to stać, po prostu. Bo to, wiesz, Jacek, naprawdę, spędzenie 2 tygodni w 5-gwiazdkowym hotelu to naprawdę nie jest, bez wychodzenia z pokoju, to naprawdę nie jest dla mnie problem. Opłać mi to, ja ci udowodnię. Jeszcze będę przeszczęśliwy z tego powodu. Adam, musisz Patronite'a założyć. Może nasi widzowie ci spłacą, żebyś mógł pojechać do 5-gwiazdkowego hotelu. No. I dlatego właśnie nawiązuję, jak macie za dużo kasy i Samsung Galaxy Z Fold 3 nie jest dla was wystarczająco drogim i prestiżowym urządzeniem, to właśnie fudnijcie sobie 2 tygodnie w 5-gwiazdkowym hotelu w Chinach,
No i kupcie sobie model Samsung W22 5G, który właśnie w Chinach jest oferowany. Jest to de facto Galaxy Fold, tylko wykastrowany z usług Google, no bo tam są niepotrzebne. Zamiast tego ma jakieś tam chińskie apki. Jest to Galaxy Fold, do którego dostaniecie już w zestawie rysik, z tego co wyczytałem i co widzę na zdjęciach też. No jest to Fold, który dostał, no jednym się podoba, drugim nie, bardziej prestiżowy, złoty zawias, bo normalnie, no jak weźmiemy czarnego Folda, akurat mam flip, ale to jeden czor, bo chodzi o zasadę, no to zawiasik jest, jak widzicie, czarny. W tym chińskim W22 jest złoty, jeszcze jest z tyłu logotyp też złoty, więc jest prestiżowo, no i równie prestiżowy na rysiku jest taki złoty paseczek jeszcze na końcówce. Więc jest. Słuchaj, a w zwykłym foldzie ta perforacja taka na grzbiecie też jest? Nie, jest gładko, no tak jak we flipie, jest gładziutko, jest tylko napis Samsung i nic bo, poza. Bo na tym złotym jest jeszcze taka perforacja, taka krateczka, nie? Taka krateczka jest odciśnięta, żeby było więcej prestiżu. No ja sobie przeliczyłem, ile to kosztuje w Chinach, więc kosztuje to 10. Poczekaj, bo jeszcze trzeba dodać, że w tej chwili przynajmniej u Samsunga ten smartfon jest wyłącznie w tym najwyższym tierze pamięci. Ma tak. Tylko jeden kolor, czyli ten czarny ze srebrnym grzbietem i ma tylko jeden tier pamięci, to jest 512 flesza plus 16 giga pamięci RAM. No i biorąc pod uwagę, że on w Chinach kosztuje już... Powiedzmy, biorąc inflację, bo ja to przeliczałem parę dni temu i było 10400, więc pewnie dziś już jest 10500. No bo wiadomo, co robi złotówka. No to jest dużo prestiżu i jest jeszcze drożej, tylko kompletnie niepotrzebnie, bo jeszcze może się okazać, że... Przepraszam, ale nagrywamy dzisiaj trochę później niż zwykle i odkurzacz mi się włączył. Spoko, spoko. A... Skończyłem na tym, że jeszcze może się okazać, bo nie wiem, to ty, Jacku, będziesz bardziej poinformowany w tej materii, jak jest z zakresami sieci, bo może się okazać, że ten telefon z racji tego, że jest przeznaczony wyłącznie na Chiny, nie obsługuje którychś z zakresów sieci, które mogą... Wiesz co, jest troszeczkę niefajnie, jeżeli chodzi o 5G, bo jeżeli chodzi o 4G, to on ma pełne zakresy, natomiast jeżeli chodzi o 5G, to jest troszeczkę ograniczony, nie wiem, 1800 na przykład, zdaje się, nie ma. No właśnie, no, to dlatego... Bo... Nie ma sensu się nim interesować, bo... 204, 500, 3500 i 2500 w tej chwili widzę. Także jest rzeczywiście troszeczkę okrojony, bo ten europejski ma jeszcze dodatkowe zakresy FDD. Także słuchajcie, jak macie za dużo pieniędzy, to kupcie sobie dwa foldy, ale tego chińskiego nie kupujcie, bo nie ma sensu. To jest telefon tylko dla Chińczyków. W dodatku tych trochę... Niemniej jest ładny, on ma jeszcze taki fajny logotyp z tyłu, nie wiem, czy widziałeś. Tak, no i też złoty. Mnie się na przykład mega podoba i się dziwię, że Samsung nie wprowadził u nas takiej wersji kolorystycznej, no ale może właśnie dlatego nie wprowadził, żeby wprowadzić ją w Chinach i na tym więcej zarobić. Nie wiem, nie wnikam. Logotyp jest świetny, może dlatego, że egzotyczny, może dlatego, że wprowadza jednak jakiś taki niepokój na tą. Jest ładny, plastyczny. Nie jest taki gładki ten tył, nie? No coś tam jest, coś tam się dzieje na tym tyle po prostu. Są chińskie znaki, nie wiem, co one oznaczają, powiem szczerze, ale wygląda fajnie. Czekaj, nie wiem, czy ja mam. Wiesz co, to może tak, opowiadaj o czymś, a ja spróbuję potraktować te znaki tłumaczem. Może mi tłumacz coś podpowie. Dobra. Zostały nam, słuchajcie, jeszcze dwa urządzenia co najmniej i to dwa urządzenia. Przepraszam, Jacku, już mi przetłumaczyło. Słuchajcie, no działa to mega. Tam jest świat i serce napisane. Okej. Świat i serce, także no jakaś tam pewnie głębsza myśl w tym jest zawarta, także no jest ślicznie. Dobra, opowiadajmy dalej. Dwa smartfony jeszcze, które w zasadzie są na razie w zapowiedziach, co prawda nawet są niebrzydkie rendery, tyle że małe, na przykład Vivo IQOO Z5X, który na razie tam pojawił się na konsoli Google, pojawił się w kilku benchmarkach, ale pojawił się w końcu również w Chinach, w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym. Możemy wam te dane pokazać po prostu. Tak, i mamy bardzo fajne rendery, bo producent już też, że tak powiem, sieje tym telefonem w serwisie społecznościowym Weibo. Tak. Więc ujawnił dwie wersje kolorystyczne na przykład. Jest ta bardzo fajna pomarańczowa i to jest chyba ta jako skórka. No i jest klasycznie czarna.
Potwierdził, że tam jest Dimensity 900 w środku w tym telefonie i że bateria ma 5000 mAh. Także mamy, i to są już dane stuprocentowo pewne, bo producenckie, chociaż dane z urzędu też są pewne, więc w sumie na jedno wychodzi. Jest IPS-owy wyświetlacz blisko 6,6 cala, Full HD pracujący. Nie znamy częstotliwości, na jakiej pracuje, to będzie prawdopodobnie 90, może nawet 120 Hz. Nie, myślę, że 120 będzie. Wiesz co, ja w ogóle idę teraz do producenta, żeby zobaczyć, bo może coś nowego opublikował przez te ostatnie parę godzin, ale widzę, że dzisiaj od rana nic więcej nie dorzucili, także... Zdaje mi się, że nic nie było. Pamięci 128, 256 flash, 8 i 6 giga pamięci RAM. Jest oczywiście obsługa kart, tym razem microSD. Są aparaty 50 plus 2 z tyłu i 16 z przodu. Też dziwny układ, to jest któryś raz Vivo powtarza ten układ 50 plus 2, ale lepiej mieć aparat, bo to nie jest chyba najgorszy. To nie wzięli chyba OmniVision, tylko to jest chyba Sony. Ale tutaj też pewności nie mam, dlatego że też jeszcze danych oficjalnych nie ma. Premiera 20. I ładowanie 44-watowe jest do tej bateryjki. Aha, no to dlatego nie znalazłem, zdaje się, akurat ładowanie. Wiesz co, są chińskie certyfikaty, w których ładowarka jest. Widzisz, co najmniej ładowarka jest 44. Wybaczcie. Natomiast specyfikacja jest, mówię, prawie legitna w całości, no bo część podał producent, a resztę chiński urząd, a chińskiemu urzędu trzeba wierzyć. No, znaczy ja nawet nie zaznaczałem, że ona jest wstępna, dlatego że w przypadku tego producenta i urzędu telekomunikacyjnego chińskiego te specyfikacje odpowiadają temu, co później się znajduje na oficjalnych stronach producenta. Dokładnie. No i tak jak powiedziałem, oficjalna premiera 20 października, więc wtedy poznamy ceny tego urządzenia. I jest jeszcze jeden smartfonik Realme Q3S, tym razem nie ma takich ładnych renderów, ale jakieś są, bo jednak znalazłem. I to jest konstrukcja stosunkowo podobna, jest LTPS-owy wyświetlaczyk 6,6 również. Też Full HD, też nie mam pojęcia, przy jakiej częstotliwości odświeżania pracuje wyświetlacz. Bateryjka identyczna, 5000 mAh, Snapdragon 778G tym razem i pamięci 128, 256, 512, jeśli chodzi o flash, 6, 8 i 12, jeżeli chodzi o RAM, z tym, że tutaj trzeba brać poprawkę na to, że prawdopodobnie wszystkie tiery pamięci w żadnym miejscu nie będą wszystkie razem dostępne, tak? Znaczy, że będą pewnie porozdzielane po różnych obszarach geograficznych, po różnych rynkach. Aparaty fotograficzne 48 plus 2 plus 2 z tyłu i 16 z przodu. Tak. Z ładowaniem niestety tym razem nie mam pojęcia, jakie będzie. Powinno być co najmniej 18-watowe albo 22-watowe, jakoś tak mniej więcej. No, wiesz, że skoro do mocniejszych telefonów firmy już kładzie 65, a ma nawet schodzą słuchy, że wypuścić super flagowiec ze 120-watowym ładowaniem, to myślę, że tutaj no, też nie pożałują jakoś szczególnie bardzo. Nie, mnie chodzi o to, żeby znać mniej więcej minimum, że to szybkie ładowanie będzie. Tak, minimum tak i tu się zgodzę, tak, minimum tak. Słuchajcie, no chyba powoli kończymy. Jeszcze jedna drobna informacja. Pojawił się w Niemczech już, w Europie pojawił się już Huawei Nova 8i. Specyfikacje tego smartfonu już tyle razy omawialiśmy, że po prostu odsyłam Was do linku w tekście, a powiem Wam tylko tyle, że w Niemczech ten telefon jest oferowany za 350 euro, czyli na kilka dni temu 1605 zł, czyli dzisiaj pewnie już 1700. W wersji 620. Jest charakterystycznie, jeżeli pamiętacie, to jest taka nowa z kółkiem z tyłu, w które są wbudowane cztery aparaty centralne, koło takie zrobione i cztery obiektywy w środku. Z przodu lornetkowy otworek. To jest taka nowa, która chciała być mate'em po prostu i nie zdążyła. W każdym razie taki telefon już się pojawił, aczkolwiek z tego, co ja wiem, to jego premiera, taka oficjalna, boom, duże, to ma być dopiero w przyszłym tygodniu wraz z modelami Nova 9, Nova 9 Pro, które wchodzą do Europy. No, 9 Pro też. Będziesz na tej premierze. Tak, i właśnie tu chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu tygodniówki nie, ponieważ ja będę właśnie na premierze, za to możecie się spodziewać materiałów o nowych modelach Huawei.
Nawet spróbuję zdążyć zrobić jakieś pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że się uda. Nie obiecuję, ale się postaram. Także wjadą na kanał. No i na koniec jeszcze zareklamuję, że w tym tygodniu na kanał wjechał filmik o smartfonie gamingowym właśnie produkcji Nubi, którego niekoniecznie ja bym wam rekomendował. No ale trudno. Film obejrzyjcie. W każdym razie no, łapki w górę poprosimy i tak dalej. Wiecie, co robić. Dzięki, że wpadliście. Dziękuję wam serdecznie, że spędziliście z nami czas. Poświęciliście swój drogocenny na posłuchanie znowu dwóch facetów podstarzałych. Zapraszamy was na przyszły tydzień. Życzymy, żeby mroz jeszcze nie śnieg. Nie wiem, czy wiesz, że na południu Europy śnieg pada. Wiesz co, nie, ale w górach pada na 100%, bo Bułgarzy się obudzili podobno w zaspach. To grubo, no nie. U nas na szczęście nawet dzisiaj było w miarę ciepło. Tylko przypomnę, że nie za tydzień się widzimy, tylko za dwa tygodnie. A za dwa, tak, oczywiście. No. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.